Proszę Państwa, trochę szerzej popatrzymy na to, co dzieje się wokół tego ukraińskiego kryzysu. Wojna w Ukrainie spowodowała, no to wszyscy wiemy i czujemy, całą kaskadę kryzysów, od energetycznego poprzez gospodarczy. Te wszystkie kryzysy oczywiście sumują się i powodują, że ten margines wykluczenia, tak to nazwijmy, wzrasta, staje się coraz większy. To oczywiście oznacza ubożenie społeczeństw. Tylko że najczęściej to są bolączki dotykające tych najsłabszych grup społecznych. Jak adresować te problemy, trochę szersze niż dzisiaj do tej pory rozmawialiśmy? Co możemy zrobić, żeby na tym najbardziej organicznym poziomie trochę ulżyć, trochę przynieść pomocy w tych trudnych czasach? O wyzwaniach przyszłości i o wolontariuszach na rzecz integracji społecznej, trochę szerszy problem, będziemy rozmawiać teraz, a z nami są podczas tej konferencji Marta Marchlewska-Ziomek, Business Fundraising Manager, Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogi. Dzień dobry. Dzień dobry. Marzena Atkielska, prezes zarządu Fundacji Santander Bank Polska. Witam. Dzień dobry. I pani Ewa Pawłowska, prezes zarządu Fundacji Integracja. Witam serdecznie. Dzień dobry. I bardzo miło, że panie są razem z nami. No właśnie, z waszego pani punktu widzenia o tych najważniejszych wyzwaniach przyszłości i jak mogą się do tych wyzwań odnieść, czy w nie zaangażować, no właśnie ludzie, którzy się angażują w wolontariat pracowniczy. To może ja zacznę. Mamy w tej chwili około 2000 zaangażowanych wolontariuszy u nas. W związku z tym jest to dość znaczna grupa. I też zadaliśmy im to pytanie w kontekście tego, co się dzieje i w kontekście przyszłości. No wiadomo, że tak jak już tu wcześniej padło, jesteśmy przed dużymi wyzwaniami finansowymi, ale de facto możemy zrobić jeszcze coś własnymi kompetencjami, które też, o których tutaj przedmówczynie nasze mówiły. W związku z tym stawiamy na przyszły rok na rozszerzenie kompetencji wśród osób potrzebujących, tak, czyli żeby nauczyć chociażby czy języka polskiego w przypadku osób z Ukrainy. Mhm. Mamy swoje zasoby, mamy zasoby lokalowe, mamy zasoby IT, które pozwolą na łączenie się chociażby i naukę. Mamy też pracowników, którzy są z Ukrainy, którzy u nas pracują, są dwujęzyczni, którzy będą prowadzić takie spotkania u nas bezpośrednio. Ale też to też dotyczy osób, nie tylko ukraińskich uchodźców w Polsce? Tak. Bo oczywiście te problemy będą, jeśli mówimy o integracji społecznej, to za chwilę te problemy będą uderzały także w te najsłabsze warstwy polskiego społeczeństwa, tak? Które będą cierpieć z powodu inflacyjnych, energetycznych, każdych innych kryzysów. Wiemy, jakie to są. Chcemy również pokazywać nowe ścieżki rozwoju osobistego. Mhm. I tu będziemy mocno uruchamiać działy HR-owe naszych zasobów, bo to jest dość istotne, że w tych czasach ludzie potrzebują takiego wsparcia, pokazania drogi i ścieżki. Oprócz tego, żeby dawać po prostu pieniądze bezpośrednio na jakieś działania. Tego będziemy robić naprawdę sporo i dużo. Zrobiliśmy sobie już taki projekt na 2023. Który bezpośrednio wdrożymy i myślę, że wiele osób się w tym odnajdzie. Będzie on w kontekście różnych grup społecznych, od dzieci, jasne, młodzieży i seniorów. A powiedzcie panie, jakie niebezpieczeństwa takie realne, wymierne może przynieść ta wzrastający syndrom wykluczenia coraz większych grup ludzi? Co to może spowodować w społeczeństwie? Ja się domyślam, ale chciałbym usłyszeć to z waszego punktu widzenia. Jak idziemy tak po kolei, to może teraz ja. Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich jest organizacją, która od 20 lat, notabene dziś, mija równo 20 lat od założenia. Też macie jubileusz. Mamy jubileusz naszego stowarzyszenia. Zajmujemy się wspieraniem samotnych osób starszych. I to jest nasza... No to będzie ta właśnie grupa, która będzie... Codzienna najbardziej... działalność. Prowadzimy wolontariat towarzyszący. My zrzeszamy 700 seniorów w 10 miastach i również 700 wolontariuszy. Budujemy relacje. Wolontariusze regularnie odwiedzają seniorów i budują długofalowe relacje, wspierając ich w tym samotnym życiu. I to, co zauważyliśmy... To zapobiega wykluczeniu? Oczywiście. Już samo to, czyli tak, bycie z człowiekiem? Oczywiście, bo ta grupa społeczna seniorów jest wykluczona, pomimo że jest to ogromna grupa, to jest mniej więcej 1/4 społeczeństwa, osoby powyżej 60 roku życia, a już tę grupę mianujemy seniorami, chociaż nasi podopieczni to głównie osoby 80 i więcej, 70 parę. Ilu podopiecznych macie?
700 na ten moment takich stałych podopiecznych połączonych w pary z wolontariuszami. I to, co chciałam powiedzieć, że wykluczenie osób starszych wynika z wielu barier. Z wieku, ze stanu zdrowia, z wykluczenia cyfrowego, ale samotność jest czynnikiem, który mocno się do tego przyczynia i powoduje, że osoby zamykają się w sobie z tym jeszcze trudniej. Wybuch wojny, wcześniej pandemia, teraz kryzys ekonomiczny. To są rzeczy, na które my... Naszym lekarstwem jest obecność, czyli program obecność, który prowadzimy. Wolontariusze na 700, odwiedzając... Ilu macie wolontariuszy na 700 tych podopiecznych? To są pary, to jest jak serwis randkowy. Ten sam wolontariusz odwiedza seniora regularnie, budując, no tak powtarzam, relacje, tak. Bo to u nas słowo klucz. To trwa różnie, ale mniej więcej połowa naszych wolontariuszy jest u nas już od ponad roku. My mamy pary, które od parunastu lat są razem. I to, co widzą nasi wolontariusze, oni są takim pierwszym miernikiem odwiedzając seniora. Od razu widzą, co się dzieje, jakie są te ważne sprawy do omówienia, jakie są te lęki, które siedzą w głowie. Z człowiekiem, to jest zupełnie co innego niż to jest jak taka przyjacielska teoria. Wizyta, więc wybucha wojna i my od razu widzimy, co się dzieje. Seniorom wracały wspomnienia z II wojny światowej, bo wielu z nich ją pamięta lub zna z takich bliskich relacji. Przygotowujecie się na taką, i przepraszam, bo już pani oddaje głos, ale ja przygotowujecie się na sytuację, w której ta grupa 700 to będzie znacznie się powiększać. Ta grupa jest znacznie większa i my cały czas rośniemy i planujemy w przyszłym roku, zdradzę, szefowa mam nadzieję się nie pogniewa, otworzyć kolejne dwa miasta. Do tego potrzebujemy oczywiście najpierw infrastruktury, partnerów. Patrzę tutaj będzie na panią jakaś przyjaźń Marzenę. Zawiązywać biznesowo? Trwa nadal. My mamy już przyjaźń. Ale mogą się nowe zawiązywać. Takie konferencje są również po to, żeby nawiązywać nowe. Zachęcam, bo ta grupa jest już większa i ona będzie rosła wraz ze starzeniem się społeczeństwa. Jednym z elementów naszej misji jest właśnie zapobieganie izolacji seniorów. Ta towarzystwo, obecność to jest klucz do tego. Tak jest. Pani Ewa Pawłowska. Jako przedstawiciel Fundacji Integracja i całego naszego zespołu. Macie to w nazwie już. Mamy to w nazwie, tak. I czujemy to bardzo wyraźnie. Od 30 lat działamy na rzecz integracji. Zaczęło się od grupy osób z niepełnosprawnościami. W tej chwili jakby rozszerzamy nasze działania właściwie na całe społeczeństwo. Bo jak wiemy, jesteśmy... relacyjni, więc te relacje w funkcjonowaniu społecznym są po prostu podstawą. A w sytuacji, kiedy pojawia się zagrożenie, w sytuacji, kiedy pojawiają się nieoczekiwane wyzwania, bardzo ważne jest wzmacnianie tych kompetencji relacyjnych, co jest tym bardziej utrudnione w dzisiejszych czasach, kiedy te relacje są internetowe, wirtualne, a jeszcze kiedy na dodatek... kontakt człowiek z człowiekiem jest po prostu ograniczony. A jeszcze na dodatek, nie chciałem wchodzić w wątek polityczny, ale te podziały w społeczeństwie też zaczynają być coraz głębsze. Tak. My żyjemy trochę w innych plemionach, to na pewno też ma wpływ. Dokładnie, na to. Więc też walka, ja nie lubię słowa walka, może działania na rzecz obalania stereotypów, działania na rzecz wzmacniania takich zasobów niematerialnych, czyli wspieranie się chociażby psychiczne. To, o czym mówiliśmy wcześniej tutaj, że nasze zasoby, nasze siły, nasza motywacja po prostu spada. Macie bardzo Co dużo zrobić, żeby w nie integracji... doszło do tego, żebyśmy się kompletnie wyczerpali z tej naszej chęci działania? O właśnie, już do tego chciałem zmierzać. Macie przecież całe lata doświadczenia w integracji za sobą, właśnie w integracji, już z mojej litery. Boicie się trochę tej najbliższej przyszłości, to znaczy, że coś się zacznie wyczerpywać, się że nie będzie boimy. Wystarczająco energii. Boimy. No ale dobra, czy macie takie obawy, że możecie się zderzyć z taką górą lodową potrzeb, że nie będziecie... w stanie po prostu, że tego będzie za dużo. Myślimy pozytywnie. W tych trudnych czasach jestem przekonana, że takie pozytywne myślenie, też dające wsparcie wszystkim nam zaangażowanym, jest podstawą, ponieważ
absolutnie wierzę i też jakby moje własne osobiste doświadczenie pokazało mi, jak ważna jest właśnie taka postawa. Wiara i taka bardzo otwarta postawa. Ale co podpowiada realność? Zróbmy taki jeden akapit na marginesie. Co podpowiada realność? Realność podpowiada, że bardzo ważną kompetencją, umiejętnością jest elastyczność. Czyli po prostu... Coś, co nie jest zbyt łatwe dla 80 plus, czy nawet 70 plus. To jest akurat największa trudność, ta elastyczność. I tu koło się zamyka, bardzo ważne jest wzajemne wsparcie i bardzo ważna jest wzajemna wymiana kompetencji, prawda? Myślę, że to jest podstawa, ponieważ tak naprawdę przyszłość... Śmiem twierdzić, jest nieprzewidywalna tak do końca. My nie jesteśmy w stanie powiedzieć, co będzie. Więc myślę, że bardzo ważne w tym momencie jest bycie tu i teraz bardzo mocno i właśnie taka świadomość, że ważna jest elastyczność i działanie, co zresztą pokazał czas. Ale powiedzcie panie, bo przed chwilą padło w poprzedniej rozmowie takie ładne określenie, chyba że to zamiast państwo to my czy wy. Przepraszam, się podpiąłem trochę pod to, chociaż jestem raczej obserwatorem. Tworzymy jakby kręgosłup, taką architekturę tej pomocy, prawda? Coś, co powinno robić państwo, robią de facto organizacje pozarządowe, trzeci sektor w kooperacji z biznesem również. Co z tego będzie w przyszłości wynikać? To znaczy, czy wy macie już w głowie taką architekturę, czy taki kręgosłup, który... będzie stworzony, który będzie podstawą do jakiegoś zagospodarowania tego problemu rozumnego. O tym mówiliśmy trochę w innym kontekście przed chwilą, a ja pytam właśnie o integrację społeczną. Czy coś już takiego się rodzi? Czy są takie plany, pomysły, jak tym zarządzać, kiedy będzie znacznie gorzej niż jest teraz? A będzie. Myślę, że przez ostatnie kilka lat, tych trudnych dla nas, tak, bo mówmy tutaj jeszcze o COVID-zie, to też był trudny moment i o wojnie. Myślę, że my się bardzo dużo nauczyliśmy. Mamy coraz więcej doświadczeń. Budujemy pewnie wszyscy te nasze doświadczenia zarówno z biznesem, jak i z NGO-sami, z wolontariuszami. Uczymy się też zarządzać dużymi zasobami. Poznajemy nowe organizacje, budujemy własne zaufanie i myślę, że na bazie tego mamy coraz więcej doświadczeń. Te doświadczenia powodują, że też jesteśmy w stanie wspólnie coś wymyślać, budować, a przede wszystkim angażować ludzi i ich wspierać w codzienności. Myślę, że budujemy to, czy to zostanie w jakikolwiek sposób wykorzystane. Mamy nadzieję, że tak, przynajmniej tu z naszej strony. Ale ten know-how, rozumiem, już jest. On się być może wypracowuje cały czas, ale podstawy już są. Podstawy są, mamy już ten know-how i myślę, że gdyby nas tutaj wszystkich, którzy jesteśmy z tego środowiska, ktokolwiek zapytał o zdanie, bylibyśmy w stanie zbudować to już bardzo szybko i realnie. Na pewno każde doświadczenie uczy nas czegoś nowego, to bez wątpienia, ale myślę, że my sami to już tworzymy powoli, chociaż nawet tego nie nazywamy. Mamy duże zagrożenia dla tej integracji inkluzywności społecznej w najbliższym czasie. Ja wiem, że dużo się na ten temat mówi, ale być może to się... pozytywny tak zwany aspekt. Może nie będzie aż tak źle. My na pewno zrobimy wszystko, żeby było jak najlepiej. I powtarzamy, że niezależnie od tego, co dzieje się na świecie, tym bliższym i tym dalszym, robimy swoje, bo w tym jesteśmy dobrzy i coraz lepsi. To, o czym mówi pani Marzena, ten know-how, te kompetencje. I pytał pan, czy myślimy długofalowo. Oczywiście, że tak. My zakładamy, że stowarzyszenie nasze będzie działało, dopóki będą samotni seniorzy w Polsce. Oby jak najszybciej ten problem zniknął, pewnie nie. Wiemy, że jako instytucja wolontariacka my potrzebujemy wsparcia też dla naszych wolontariuszy. Jakiego rodzaju wsparcie? Staramy się nimi opiekować od takiego codziennego poziomu, że nasze koordynatorki są z nimi w stałym kontakcie i wyczuwają, co się dzieje u seniorów, w którą stronę idą problemy, co jest potrzebne. Ale my chcemy budować wolontariat taki
silny i profesjonalny. Potrzebujemy szkoleń dla naszych wolontariuszy. My to robimy oczywiście. Ale potrzebujecie pewnie też wolontariuszy. Bo zawsze. Zawsze. Dużo wolontariuszy się zgłasza. Żeby powiedzieć coś pozytywnego, to nie jest tak, że nasze społeczeństwo wyczerpane trudną sytuacją nie ma poddało już sił. Sił może jest mało, ale jednak nie poddaliśmy się. Naprawdę zgłaszają się do nas wolontariusze. To, co my byśmy bardzo chcieli, to mieć na tyle zasobów, żeby móc się nimi odpowiednio też zaopiekować, bo żeby oni mogli budować relacje z seniorami, to my musimy opiekować się nimi odpowiednio, mieć na tyle zasobów, żeby ich wspierać. Oczywiście my to już mamy, my mamy regularne superwizje, pomoc psychologów dla naszych wolontariuszy, bo te relacje, no nie oszukujmy się, to jest relacja międzyludzka, bywa różna, zwłaszcza z osobą starszą, bywają momenty takie nie zawsze cukierkowe, są takie słodkie, ale no jak są w życiu, też różne, no to jest oczywiste, jak to w życiu. W życiu. Bardzo byśmy chcieli mieć na tyle zasobów, żeby oczywiście móc jak najwięcej seniorów włączać i integrować ich społecznie, ale właśnie za pomocą naszych wolontariuszy. Ja się cieszę, no to że mówimy tutaj otwieramy dużo listę życzeń teraz do biznesu. Jesteśmy na konferencji liderów biznesu i to takich liderów, którzy wiedzą, co to znaczy pro bono, wiedzą, co to znaczy zaangażowanie społeczne. Czego chcemy? Chcemy wolontariatu pracowniczego, który zaczynamy nieśmiało już robić. Mamy pierwsze projekty za sobą, ale potrzebujemy też wolontariatu kompetencyjnego. Dlatego, że nie jest to takie proste w naszej działalności. Dlatego, że Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich nie jest, my nie mamy działalności akcyjnej. My mamy regularną wolontariat taki regularny i osoby przychodzące z biznesu, ja wiem, paręnaście lat byłam po tamtej stronie, ja wiem, czego potrzeba, czy chcę, trzeba przyjść zrobić załatwić coś na adrenalinie, akcję zrobić i wyjść, coś takiego ekstra, żeby potem wyszły z nas emocje, żeby czuć ten hype, a potem wrócić do pracy, a u nas w MBU jest trochę inaczej, ale daje się to zrobić, nieśmiało, bo każdy taki projekt szyjemy na miarę, ale mamy super doświadczenia. Na przykład z wolontariatem pracowniczym. Na przykład z BNP Paribas, tutaj pana Przemka widzę, był uczestnikiem naszego wolontariatu w Krakowie. Będzie tu za chwilę. Może powie o tym dwa słowa. Da się to zrobić, ale na pewno kompetencje, to co przedmówczyni mówiła, kompetencje, które są w biznesie, są bardzo nam NGO-som potrzebne, bo my albo ich nie mamy, albo nie mamy. Ale może to jest właśnie też ten moment na porównanie czy wyrównanie pewnej języka między biznesem a NGO-som. Bo, oczywiście. Bo to też jest rodzaj języka, że wiemy, że przychodzimy po jakąś akcyjność, bo chcemy dobrą fotografię, a nagle się okazuje, że to, co jest naprawdę wartościowe, trochę w innym trybie funkcjonuje. Jak jest z wolontariatem pracowniczym w integracji? My też zaczęliśmy już ten wolontariat, natomiast bardziej chyba jeszcze jesteśmy na etapie takiego wolontariatu akcyjnego i bardziej indywidualnego. I tutaj myślę, że też charakter naszej działalności się do tego przyczynia, ponieważ właściwie cała nasza działalność oparta jest na takich działaniach pomocowych, też edukacyjnych, informacyjnych. To co, mam jeszcze taką refleksję, ponieważ jesteśmy na konferencji Koalicji Liderzy Pro Bono. Myślę sobie, że bardzo ważna jest też rola liderów w zespołach w kontekście wspierania wolontariatu i wolontariuszy, konkretnych osób zaangażowanych w działania pomocowe. I to jest bardzo ważne. Przykład, no przykład własny i też jakby troska, tu mi się servant leadership od razu przychodzi na myśl, czyli taka troska też o zespół i też właśnie o zespół wolontaryjny, aby te zasoby po prostu wzmacniać i wzajemnie się wspierać i to jest też odpowiedzialność liderów. Polecamy uwadze wszystkim tym liderom, którzy nas teraz, i przyszłym liderom, bo to grono koalicji się powiększa, którzy nas teraz słuchają. Wszystkiego dobrego wam chcemy życzyć, nie tylko z powodu jubileuszu, ale w ogóle na ten rok, na który trzeba się przygotować, że najłatwiejszy nie będzie. I pewnie kilka lekcji odbierzemy, no ale takie życie, a żyć trzeba. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Marta Marchlewska-Ziomek, Marzena Atkielska i Ewa Pawłowska byli państwa i moimi gośćmi.